Powstanie z 18 marca 1871 to odpowiedź paryskich rewolucjonistów na decyzję rządu Adolfa Thiera o wycofaniu ich broni i armat, a mającą na celu zniszczenie prawdziwie demokratycznego zrywu Paryżan, którzy przeprowadzili wybory powszechne do swoich władz, mając przez cały okres następny walk prawo do odwołania swoich przedstawicieli oraz przejmowali pod kontrolą robotnicze porzucone zakłady. To zostało przez Karola Marksa i Fryderyka Engelsa uznane za model przyszłego demokratycznego państwa socjalistycznego. W ciągu 24 godzin rząd i regularne wojska wycofały się do Wersalu i opuściły stolicę na rzecz powstańców. To początek Komuny Paryskiej. 18 marca o 3 nad ranem żołnierze ruszyli w kierunku celów wytyczonych przez premiera Thiera, do których dotarli o godzinie 6, mając na celu odebranie armat, ale nie posiadali konia do ciągnięcia ich. Ludność, która się obudziła, zebrała się. Przybyli strażnicy narodowi z bronią. Zaalarmowano Centralny Komitet Ruchu Wojsk. Wszczęto alarm w 11 dystrykcie i nakazano stawienie barykad w sąsiedztwie. W archiwach wojskowych znajduje się informacja. Bataliony odpowiedzialne za aresztowania w okupowanych dzielnicach nie czuły się do tego zobowiązane z obawy przed rozproszeniem sił. Konieczne było nie tylko odzyskanie armat, ale także aresztowanie przywódców rewolucji, co jednak nie było możliwe z powodu szczupłości sił. Na szczycie Montmartre znajdowała się największa kolekcja armat, licząca 170 sztuk. Była tam już niewielka grupa rewolucyjnych gwardzistów narodowych i doszło do krótkiej konfrontacji między brygadą dowodzoną przez generała Lecomte'a a Gwardią Narodową. Jeden ze strażników imieniem Turpin został zastrzelony. Wieść o strzelaninie szybko się rozniosła. Członkowie Gwardii Narodowej z całej okolicy, w tym przyszły premier Kremensu, pośpieszyli na miejsce, by stawić czoła żołnierzom. Podczas gdy armii udało się zabezpieczyć działa w Belleville i Lille-Bourchon w innych strategicznych punktach na Montmartre, gromadził się tłum i nadal się powiększał. Sytuacja stawała się coraz bardziej napięta. Konie, które były potrzebne do zabrania armaty, nie przyjechały, a jednostki wojskowe zostały unieruchomione. Gdy żołnierze zostali otoczeni, zaczęli zrywać szeregi i dołączać do tłumu. Generał Lecomte próbował się wycofać, a następnie rozkazał swoim żołnierzom załadować broń i nastawić bagnety. Trzykrotnie rozkazał im strzelać, ale żołnierze odmówili, unosząc broń ku górze. Część oficerów została rozbrojona i przewieziona do ratusza Montmartre pod ochroną Clemenceau. Generał Lecomte i jego oficerowie sztabowi zostali schwytani przez gwardzistów i jego zbuntowanych żołnierzy i zabrani do lokalnej siedziby Gwardii Narodowej w sali balowej Chateau Roche. Policjanci zostali obrzuceni kamieniami, pobici, zastraszeni i wyzywani przez tłum. W środku południa Lecomte i inni oficerowie zostali zebrani na Rue de Rosière przez członków grupy nazywającej siebie Komitetem Czujności 18 Dzielnicy, która zażądała osądzenia i egzekucji. O 5 po południu Gwardia Narodowa schwytała innego ważnego więźnia, generała Jacques-Léon Clément Thomas, jako zagorzałego republikanina i zaciekle dyscyplinującego. Pomógł stłumić zbrojne powstanie w czerwcu 1848 przeciwko II Republice. Z powodu swoich republikańskich przekonań został zaresztowany przez Napoleona III i wygnany, a do Francji wrócił dopiero po upadku cesarstwa. Był szczególnie znienawidzony przez żołnierzy narodowych Montmartre i Belleville z powodu surowej dyscypliny, jaką narzucił podczas oblężenia Paryża. Wcześniej tego dnia, ubrany w cywilne ubranie, próbował dowiedzieć się, co się dzieje, kiedy został rozpoznany przez żołnierza. Aresztowany i przewieziony do budynku przy Rue de Rosier. Około 5:30 późnym rankiem operacja odzyskania armat nie powiodła się, a we wszystkich robotniczych dzielnicach Paryża pojawiły się tłumy i barykady. Generał Winoy rozkazał armii wysuwać się do Sekwany. Pierce zaczął organizować odwrót do Wersalu. Nie mógł zebrać wystarczającą liczbę żołnierzy, aby odzyskać Paryż. Część wojska stacjonująca między Place Pigalle, Boulevard i Place Clichy również się bratała. Około godziny 10 informacja dotarła do rządu. Dowiaduje się, że wojska generała Farona bratają się, porzucają swój sprzęt. W Faubourg Saint-Antoine w Menilmontant są budowane barykady. Rząd i dowodzący Gwardii Narodowej, generał Durand Paladin, próbował zorganizować ofensywę, opierając się na Gwardii Narodowej z burżuazyjnych dzielnic w centrum i na zachód od stolicy. Spośród 12 tysięcy spodziewanych zaledwie 600 gwardzistów odebrało telefon i nakazało im wrócić do domu, gdyż zauważono małą liczbę ochotników.
Również generał Vinoy, gubernator Paryża, podejmuje decyzję o ewakuacji okręgów na lewym brzegu Sekwanu i wycofaniu wojsk ze szkoły wojskowej. Próby organizowania kontrofensywy całkowicie zawiodły, gdyż na stronę powstania przychodziły sukcesywnie kolejne jednostki. Około 13 generał Lecomte oraz generał Thomas, przypadkowo rozpoznany na ulicy dowódca wojsk rządowych w czasie dni czerwcowych, zostali postawieni przed Obywatelskim Komitetem Czujności działającym na Montmartre. W tym samym czasie wojsko, które przeszło na stronę powstańców, zaczęło zajmować pozostałe dzielnice miasta. Około 15 powstańcy praktycznie kontrolowali stolicę, poza częścią dzielnic zachodnich, zmuszając rząd do ucieczki do Wersalu. Około godziny 13 generał Lecomte został przeniesiony do Montmartre na polecenie lokalnego komitetu do spraw czujności. Jest krytykowany przez tłum i przez własnych żołnierzy. Dołączył do niego inny więzień, generał Clément Thomas, chociaż był w cywilnym ubraniu. Około godziny 14 Centralny Komitet Gwardii Narodowej wydanie rozkaz zabrania wszystkich uratelnionych pod ratuszem. W tym czasie Montmartre, stacja SK, 14-wieczny ratusz, dworzec w Orlanie, Jardin de Plan, pałac luksemburski, ratusz z V wieku są w rękach powstańców. Kolumna z Montmartre. Kolumna z Montmartre maszeruje w kierunku placu Vendôme, gdzie znajduje się siedziba Gwardii Narodowej. Około godziny 15 rząd wrócił z obiadu i ustalił, co należy robić. Puszczać Paryż, aby powrócić do władzy. Po zorganizowaniu oporu w zachodnich dzielnicach, przestraszony przez Gwardię Narodową, paradującą przed ministerstwem, w którym znajdują się ministrowie, Trezor decyduje się opuścić Paryż, udać się do Wersalu i nakazuje całkowitą ewakuację wojsk i wyjazd wszystkich urzędników. Pod koniec popołudnia w Montmartre tłum szturmuje budynek ratusza, w którym są przetrzymywani generałowie Lecomte i Clément Thomas, pomimo interwencji dwóch członków armii RPA Lecroix i Simon Meyer. Spontanicznej egzekucji 18 marca wściekły tłum gwardzistów narodowych i dezerterów z pułku Lecomte pochwycił Clément Thomas, pobił go kolbami karabinów i rozstrzelał pod murem przy ulicy Desrosiers. Kilka minut później zrobili to samo z generałem Lecomte. Doktor Guyon, który zbadał ciała wkrótce potem, znalazł 40 kul w ciele Clément Thomas i 9 w plecach Lecomte. Nie przeprowadzono natomiast planowanego początkowo marszu na Wersal. Koło godziny 20 plac Vendôme, komenda policji, znajdowały się w rękach rebeliantów, podczas gdy ratusz był otoczony. Batalion otaczający ratusz wycofał się. Jules Ferry otrzymuje rozkaz opuszczenia. Koło godziny 23 na ratusz wtargnął i przeniósł się do niego Centralny Komitet Gwardii Narodowej.